Po lewej stronie wykresu zaznaczona jest wysokość podnoszenia, która w tym przypadku nie może być większa niż 12 m i 55 centymetrów. Pod wykresem zaznaczony jest tak zwany wysięg wózka, czyli odległość, na jaką może wysunąć się wysięgnik wózka w poziomie. Największy wysięg wskazany w tym diagramie to 8 m i 75 Wewnątrz wykresu zaznaczone są obszary o różnym udźwigu, Najmniejszy – 1000 kg. Występuje przy największym wysięgu w poziomie. Największy udźwig wózka, czyli 3500 kg, dotyczy obszaru przy niewielkim wysięgu w poziomie i przy ograniczonej wysokości podnoszenia. Dodatkowo na wykresie znajdują się skośne linie pomocnicze, oznaczające kąt nachylenia wysięgnika w stosunku do poziomu. Maksymalnie jest to 75 stopni. Zadanie Ile może wynosić masa podnoszonego ładunku w przypadku, gdy zgodnie z podanym diagramem udźwigu, jak na rysunku, operator ma za zadanie odłożyć ładunek na poziomie 2. Aby rozwiązać to zadanie, w pierwszej kolejności należy ustalić na jakiej wysokości na regale znajduje się poziom 2. Jak widać na załączonym rysunku, jest to wysokość 8000 mm, czyli 8 m. Następnie należy ustalić zasięg wysięgu. Z rysunku wynika, że ze względu na przeszkodę jest to 7000 mm, czyli 7 m. Ostatnim krokiem jest znalezienie punktu przecięcia dla linii oznaczających wysokość i wysięg. W tym celu należy poprowadzić poziomą linię w prawo, począwszy od 8 m wysokości podnoszenia, oraz pionową linię do góry, począwszy od 7 m wysięgu. Jak widać, obydwie linie przecinają się w punkcie znajdującym się poza zasięgiem pracy wózka. Więc podniesienie ładunku na wysokość 8 metrów przy wysięgu 7 metrów jest niemożliwe.